Samochód dotankowany, olej do witka dolany, więc możemy zaczynać odcinek. A w dzisiejszym wystąpi Acura RSX S, czyli Honda Integra Type R. W sumie tak, no nie do końca, ale można powiedzieć, że jest to praktycznie to samo auto, tylko na inny rynek. No i mamy taką Hondę właśnie i sobie robimy dzisiaj luźny tuning, bo w sumie samochody, które proponowaliście na luźny tuning, albo już robiłem wcześniej, albo no po prostu Witek kopnął ją już tutaj to od razu, ale albo po prostu no jakby już tuningowałem, albo już miałem stuningowane, albo w ogóle nie mieliście żadnego pomysłu. Więc oczywiście, jeśli chcecie luźny tuning, bo ja też jak nie ma co nagrywać za bardzo, bo chcę zrobić fajną serię, ale muszę ją odpowiednio zacząć. Więc jak chcę zrobić jakąś taką fajną serię, a nie mam jakby na chwilę co nagrać, no to nagram luźny tuning. No tylko, że muszę wiedzieć, co ja mogę wam pokazać, no nie? Jaki samochód i tak dalej. No i nie obędzie się bez zglebienia i na samym początku. I już na samym początku nie jest w sumie tak źle, oponki się delikatnie chowają. Będąc za granicą w Niemczech, zauważyłem, że tam naprawdę sporo aut jest obniżonych. W sensie, na pewno jest niżej niż seria. Dużo aut jest niżej na jakichś tam fajniejszych sportowych zawieszeniach. Ale nawet ostatnio zauważyłem w Polsce, że tak jak się przyglądam samochodom i widzę, jak wyglądały fabrycznie, to też sporo osób obniża, nawet nie tak, że obniża na jakąś tam super glebę, no nie, tylko tak, że po prostu auto było troszkę niższe, miało lepsze sterowanie i tak dalej, lepiej żeby się kierowało, to sobie zmieniają, prawda, tam amory, czy tam jakieś tam różne, prawda, rzeczy związane z zawieszeniem. Więc, od czego zaczynamy? Zaczynamy od błotników, które sobie już sprawdzałem. No i Buddy Club ogólnie, to jest, zobaczcie, tu wchodzimy w seryjne. No i jest JS Racing. JS Racing charakteryzuje się tym, że tu jest taki wlot, zobaczcie. No i ten wlot jest ładny. Bardzo ładnie się w ogóle, jak są wloty, które są dopasowane z linią boczną auta, to wygląda w porządku, więc ten JS Racing sobie weźmiemy. I no jak wiele aut w tej grze, jest to samochód, który zbyt wiele takich ulepszeń, jeśli chodzi o prawda, wizualne, to tam wiele opcji nie ma, tak? Znaczy jest tam kilka opcji tylko do wyboru i za bardzo nie możemy tu dyskutować. No ale no, zrobimy co możemy, żeby to auto jak najlepiej wyglądało. Ja sobie przeglądałem ją jeszcze zanim tutaj miałem możliwość w ogóle sobie nagrania odcinka wczoraj i na przykład bardzo mnie boli to, że nie ma żadnego spoilera typu spoiler w Hondzie Integrze tej poprzedniej, starszej, poprzedniej generacji, w sensie spoiler, który byłby do, jakby szedł równo z karoserią, prawda, coś w stylu spoilera w Subaru, prawda, tylko są takie spoilerki, te takie typowe ricer, znaczy nie, że ricerowe, no ale wiecie, takie typowe wyścigowe spoilery, nie ma nic takiego bardziej torowego, bym powiedział, choć no te też się nadają, no to tutaj ten JS Racing jak najbardziej mi pasuje, bo ten seryjny w ogóle mi się nie podoba. Seryjny sprawia, że ten samochód według mnie wygląda jak taki zwykłe rodzinne auto. Swoją drogą dzisiaj kolega pokazywał mi, bo kolega chciał sobie kupić bardzo... Oj, Inks nie. W ogóle Inks to jest taki typowy, torowy, mocny pakiet, a ja nie chcę takiego mocnego. Kolega dziś mi pokazywał... Brzydka jest ta maska, nie biorę. Bo chciał sobie kupić Porota 406. I znalazł, jak gościu jakiś kupił tamtego 406. I słuchajcie, co on z nim zrobił w ogóle. W sensie, miał ładnego, seryjnego, czarnego 406. Nie wiem, coś tam się z silnikiem stało. A wziął i... przekolorował, znaczy przerobił go na biały kolor i dowalił mu taką wielką lotę z tyłu, ale nic więcej wizualnie nie zrobił. No jakieś tam, wiecie, dokładki takie duperele brzydkie, takie co w ogóle nie pasują albo w ogóle nie wygląda to. Masakra. Właśnie, żeby sobie wziąć próg Buddy Club, to trzeba wziąć zderzak Buddy Club, ale zderzak Buddy Club zbyt ładny nie jest. Zatem jest JS Racing, który, no jako tako, i jest Inks. No i tutaj akurat Inks jest bardzo ładny. Ogólnie Hondy w Inksie wyglądają dobrze. Co do maski Inksa, to no maska ogólnie pasuje do tego zderzaka, ale zobaczymy, czy pod koniec nie będzie tego za dużo, bo nie chcę też tak nawalić tego. Jaki jest ten spoiler Inksa w ogóle? Bo tak nie za bardzo mi się chyba... no w sumie jest bardzo podobny, ale ma ten mocowania, które mi się za bardzo nie podobają. Choć z odpowiednim malowaniem to fajnie wygląda. I teraz tak, Buddy Club to jest takie zwykłe, przyjdzie w torówkę. JS Racing ma po prostu karbonową dokładkę. No i Inks pasuje bardzo do przedniego zderzaka. Po prostu to jest taki pakiet idealnie dopasowany. No i tak zawsze robimy, że jak już mamy przedni jakiś tam zderzak i pasuje do niego próg, to tak właśnie to robimy. Tutaj Buddy Club jest najprostszy i najładniejszy chyba. Mamy JS Racing, który w sumie znika i sprawia, że ten tył no jest słaby. No i oczywiście jak najbardziej dopasowany Inks, który też... w sumie te Inksy to... Inks ma już bardzo dużo lat, ten bodykit, i on zawsze jakoś tutaj pasował i dobrze wyglądał. Były też chyba używane, nie wiem czy w Inksie właśnie, były używane auta jakieś tam torowe. Coś w tym stylu kojarzę, ale nie jestem pewien.
Dalej mam flow, sam się dziwię, że dalej mam flow do nagrywania, bo w sumie dawno nie nagrywałem. Owiewki, co mamy do... nie mamy już nic fajnego. Rozdzielacz powietrza, czy tu... Jakbym się tu dowalił rozdzielacz powietrza, to bym przesadził oczywiście, także nie róbcie tego. Znaczy, nie radzę robić tego, aż jak się aż tak tyle, aż tyle rzeczy z nim zmieni. Tylnie lampy, czy w tym aucie są jakieś LED-owe tylne lampy? Zobaczmy. Nie, są po prostu przyciemnione, więc przy odpowiednim kolorze takie bordowe będą fajne. Co, może zmienimy na... Czy da się zmienić rejestrację na Integra? Wtedy taki pstryczek to będzie. Inity Egry, a super. No, bo ja lubię, wolę Integrę, w sensie wolę Hondę. Można tak powiedzieć, że wolę Hondę, po prostu lubię Hondę. Dobra, co do rejestracji, to tutaj zbyt wiele nie ma. O, nad Rocket Bunny może, co? No bo to nie jest Rocket Bunny. Widzicie, no i kurde, zabrali mi tą fajną taką rejestrację, co miałem z praktycznie pustym tłem. Ona była taka fajna i tak dobrze byłoby ją mieć dalej. No cóż, no to zobaczymy, jaki kolor będzie auto, wtedy sobie jeszcze to pozmieniamy. A teraz zobaczymy, czy mamy tu jakiś dyfuzor w ogóle do tego. Mamy JS Racing, ale JS Racing to są owiewki na bok, to w ogóle... Mamy zderzak od Inksa, więc... No nie, nie ma Inksa tutaj nic. W ogóle, jak nisko jest ten dyfuzor, zobaczcie, że on aż od... Aż... Nie. Jakbym chciał jakoś taki zrobić, jakiś turbo projekt, to może, ale nie w tym przypadku. No i mamy seryjne od Acury, a mamy coś... Nie mamy nic takiego. O, tutaj na końcu widzę, jest fajna tuba, taka, nie wiem, z 5... Nie, może nie 5 cali, no taka z 4 cale to ona ma. W sensie nie potrafię teraz sobie tego wyobrazić, jak to w rzeczywistości wygląda. Mamy karbonową, ale mi te karbonowe nigdy jakoś nie siadały specjalnie. No nie, tutaj szakotana czy tam tego nie zrobimy. I mam jeszcze taką tą drugą, ale ta ostatnia jest fajniejsza, bo tak lepiej wystaje i jest fajnie dopasowana do zderzaka. I jakbyśmy mieli tu jakieś flamesy, to by nam nie spaliło zderzaka, dobra. Patrzyłem sobie też malowania wczoraj i na pewno coś dzisiaj znajdziemy. I powiem szczerze, że jak teraz by dołożyć tą maskę, to się dopełni ten samochód. Bo zobaczcie, że on bez tej maski, taki jakiś w ten przód pusty. No w sumie mógłbym go zostawić, mógłbym go nie brać, bo taki... Nie, na razie nie biorę, wiecie, bo tak jakoś mi nie pasuje. No i teraz felga i teraz rzecz, na którą siedzę zawsze pół godziny, musicie mi wybaczyć. Myślę, że tego auta nie będzie tak trudno. Chciałbym coś bardziej wyścigowego może, a może nie. No właśnie, z tym jest problem. Ta felga jest ładna, tylko że ona właśnie, zastanawiam się, jakbym chciał dużą, w sensie troszkę większą, bo do tego samochodu pasuje większa felga. Zazwyczaj do tych aut się bierze felgi tego typu, co teraz wziąłem. Można ją powiększyć jeszcze? Można, o! No i myślę, że to będzie dobry wybór, powiem szczerze, no. To jest dobry... Do takich samochodów te felgi po prostu jakoś tak pasują, bo są typowe wyścigowe. I to są takie felgi, które nie są ciężkie, bo zobaczcie, że te ramiona są cieniutkie. To jest Kosmis. One nie są ciężkie, one są lekkie i są wytrzymałe, tak? To są właśnie takie felgi, które mają być lżejsze, żeby nasz samochód, tak mi się wydaje, jeszcze zyskał na wadze. I wydaje mi się, że naprawdę jest duża, więc pozytywnie. Zanim sobie dokończymy samochód, to wybierzemy jakieś malowanko, bo myślę, że coś ciekawego się znajdzie. No i pierwsze to jest malowanie z Need for Speed Underground 1. No i ono jest spoko, tylko jest niedopracowane i strasznie nie podoba mi się na przykład ten napis MOMO, jest taki... na pałę zrobiony, po prostu mi się nie podoba. Ogólnie to auto w tych kolorach prezentuje się świetnie, za to zobaczcie, jak to wygląda z tym nie wyszło. W ogóle jeszcze muszę się zastanowić nad tym tylnym nadkolem, ale chyba to, które mam, jest najładniejsze. No i później mamy Spoona. No i Spoon to w ogóle zawsze fajnie samochód wyglądał, każda Honda fajnie wygląda w Spoonie, przynajmniej tak mi się wydaje. No znowu ten Spoon jest taką standardową czcionką i też mi się to nie podoba. No i to malowanie, które zobaczyłem, strasznie mi wpadło po prostu w gust. W taki mój gust samochodowy, japońskie, typowe, zrobione schludnie, ładnie. Te naklejki na szyby już tak nie bardzo, ale mogę sobie wyjąć w razie czego. I wydaje mi się, że nawet mam bodykit, który jest właśnie pod to malowanko. I wydaje mi się, że to jest po prostu taki pierwszy strzał, który mi się podoba. Jeszcze tutaj widzieliście to. O, chyba to jest w porządku całkiem. To skądś wydaje mi się, że skądś jest to wzięte, bo tak jakoś to skądś to kojarzę. I oprócz tego w sumie to no, na przykład mamy, zobaczcie, możemy mieć Eclipse'a na przykład, jakbyśmy chcieli, zrobionego z Hondy, albo co tu jeszcze możemy mieć ciekawego, chyba jakieś Takaty, czy co to jest? No, takie też typowo wyścigowe, ale
Wolf Offroad Team. Wolf Offroad Team. No, może być. No to różowe jeszcze było takie w miarę. W sensie jak je zobaczyłem, to mówię, że jest ładnie dopracowane. Zobaczcie. W sumie w ogóle do tej Hondy, ja osobiście, bardzo mi osobiście do tej Hondy pasuje różowy kolor. Jakbyście widzieli moją edycję z Forza Horizon 3, to ona właśnie była różowa, bo jest taka, ten samochód jest taki uśmiechnięty, jest taki szczęśliwy i do niego po prostu pasuje, moim zdaniem. Dobra, no więc dokończamy sobie i możemy w Integrę w tle dać tutaj jakiś czerwony kolorek, a mamy Szereg Ukływ, jeszcze mamy drugi tutaj czerwony, mamy, ale nie, Szereg Ukływ jest fajniejsze, bo jest unikalne i niedużo osób będzie takie miało. Dobra, czekajcie, jeszcze zamiast na Rocket Bunny może by wziąć tego, tak jedyna, to jest chyba jakiś fotograf, ale to ładnie wygląda. Okej, przyciemnimy sobie szyby, bo tutaj będą pasowały przyciemnione szybki. 35 to jest taki standard. Teraz przednie reflektory, mamy czarne będą pasowały, będą. Żółte, o, żółte, nie pomyślałem nad żółtymi, w sumie żółte. No, mogę się nad tym zastanowić i w sumie to chyba tylko żółte albo czarne. I teraz żółte, bo żółte pasują do takich tuningów. Tak mi się wydaje, no nie wiem. I z tyłu, czy one nie znikną, a może czarne by wziąć w ogóle? No czarne, bo zobaczcie, mamy taki czarny pasek i one będą tak znikały, a jak się zapalą, to będą lampy tylko widoczne, więc to jest w porządeczku. Dobra, mamy dopasowaną felgę, mamy. Teraz zobaczcie, że z tyłu nie ma dystansu w ogóle, a jakby zmienić nadkole, to troszkę to koło wychodzi, zobaczcie. O, w Buddy Clubie jak fajnie wychodzi. Możemy nad tym pomyśleć. Widzicie, bo na serii jest koło w głębi, no. O, a to w Buddy Clubie fajnie wygląda. Tylko że kłóci nam się ze zderzakiem i... No mogę sobie na razie to wziąć, bo ja lubię jak tak jest. Teraz jakby wziąć Buddy Cluba... To nie za fajnie to w sumie wygląda. Chociaż no nie ma tragedii. Ale nie za fajnie do tej pory. I co? I Buddy Club nie możemy wziąć. Musielibyśmy mieć przód Buddy Cluba. Więc jeszcze spróbujemy z tym Inksem. Bo Inks też nie wygląda źle w sumie. I wydaje mi się, że mamy już dokończony tuning. Zobaczcie, że to koło nie jest aż tak bardzo... No wiecie, jak nie zapomniałem jak to się mówi. Po prostu nie jest aż tak głęboko. Dobra, co do kolorów teraz. Oponki może nawet sobie weźmiemy, nie będziemy przesadzać może. Zaciski czerwone, brębiaki, to już jest 100% do tego malowania. I brębiak czerwony. Właśnie, wydaje mi się, że na torach używali właśnie tych... używali takich żółtych lamp, ale... Bo to właśnie, bo są używane w wyścigach torowych te żółte lampy i coś mi się wydawało, że to przez to, żeby one nie raziły, w sensie, ale to jest taka moja teoria, taka głupia, która po prostu wpadła przy oglądaniu jakichś tam Le Mans, no nie? I tutaj mamy, czekajcie, Kumho, Need for Speed za duże, Idlers, nie wiadomo o co z tym chodzi, Falcon Speed Hunters jeszcze jako tak tutaj pasuje. No tutaj będzie pasowało z tym napisem, tylko którym? Może Kumho by dać? Tylko Kumho jest po dwóch stronach. Spróbujemy z Kumho, no. Tak zanika trochę to Kumho, jest tak delikatnie kredą napisane, ale nie wygląda źle, powiem szczerze. Nie wiem, czy to tak tylko w tym aucie, ale widzę, że jest w pożądalu. Dobra. I co chciałbym jeszcze zrobić? Ogólnie delikatnie poszerzyłbym sobie ramiona w tych felgach. Więc tak jeszcze szybko przejrzę, czy nie ma czegoś bardziej pasującego w tym des, no, w tym jakby podobnym wyglądem. Tych felg nigdzie jeszcze nie dawałem, no ale nigdzie mi jeszcze nie pasowały, tak zastanawiam się, no mogłem wziąć też takie, prawda, jeszcze bardziej wyścigowe tam, ale to chyba nie o to chodzi. Nie, chyba już nie znajdę takiej felgi tego typu, co mam, o tego typu. Wiecie, kto śpiewał tego typu? Wiecie. Nie, ta co wziąłem jest idealna. I jeszcze mógłbym pomyśleć nad zmianą kolorów, bądź nad pochromowaniem rantów, ale chyba tak już będzie idealnie. Tak mi się wydaje, że tak będzie świetnie. Dobra, no i z rzeczy, które sobie dobierzemy jeszcze, to może czerwone nitro. Pneumatykę weźmiemy, spróbujemy. Wiecie, że w tej grze to niewiele zmienia. Koralowy dym, a mamy czerwony? Mamy czerwony, to czerwony dym. Klakson weźmiemy sobie... Nie, na pewno to nie. Czekajcie, parowa. Gwizdek parowy, a w Hondach są parówy montowane, więc bierzemy tak. Neon, tęczowy sen to nie. Koralowy, czerwony stopień.
W ogóle mogę to sprzedać, to jest fajne, że mogę sobie zarobić na tych neonach, które tu wszystkie mam. Mam czerwony neon, a wezmę sobie, włożę, mam ich dużo, najwyżej zdejmę. No, najwyżej zdejmę na pewno, bo mi nie pasuje. Usuwamy. Mogłem go sprzedać w takim razie i straciłem 1500 przez was, widzicie, bo to wszystko dla was robię. Więc wyjdziemy sobie zobaczyć, jak wygląda na zewnątrz i ewentualne poprawki będą, jeśli nie będzie spasu. Ale wydaje mi się, że spas póki co może jakiś tam być. Ładna pogoda, żeby patrzeć na taki samochód, powiem szczerze. Tylko tu jest słoneczko, więc trzeba się ustawić w jego stronę. Dobra. Gdzie to słońce znikło? Ono jest jakoś tak tu? O, tu będzie ładny wygląd. Ho, ho. Dobra. Więc samochód jest praktycznie dokończony. Powiem szczerze, że dawno mi tak nie wyszło, bo dawno nie tuningowałem w ogóle. No musiałem z tyłu nałożyć sobie to nadkole, bo inaczej to by miało bardzo schowane to koło, a teraz spróbujmy sobie obniżyć i zobaczmy, jak to się prezentuje. Może wejdziemy w tryb photo i teraz tak, z przodu mamy praktycznie spas, a z tyłu mamy 100% spas, więc wydaje mi się, że nie będę nic tu pochylał i tak dalej. Samochód mi kurczę wyszedł. Lampy mi się podobają, malowanko jest piękne i dawno takiego ładnego, dawno mi tak nie przypadło już od razu po pierwszym spojrzeniu malowanie, więc wydaje mi się, że to po prostu tym razem wyszło. Nie zrobiłem sobie zdjęcia tego auta przed tuningiem, więc zrobię po tuningu, niestety. I wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Kurczę, brakuje mi tego YouTube'a, ale widzicie, jak to jest, no po prostu czasami to, co się dzieje w naszym życiu, sprawia, że nie mamy czasu nawet na takie przyjemności jak nagrywanie na YouTube'a, niestety, a bardzo bym chciał, ale spokojnie, jeszcze będę tutaj, nie znikam, tak mi się wydaje przynajmniej. Wyłączymy urządzenie, postacie sobie wyłączymy, brud też wyłączymy, nasyconko to w sumie niech zostanie, albo troszkę zdejmiemy. I tutaj można odjąć sobie zieleni i niebieskiego na przykład, żeby troszkę bardziej tak zahaczyło, albo nie, zostawimy jak było. Kontrastu dodamy i proszę bardzo, coś mi się tak jakoś dziwnie odświeża, ale okej. Tak wygląda samochód, zrobimy jedną fotkę, cykniemy drugą. O, ta będzie ładna, no to jest ładne zdjęcie. No i cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka jeszcze raz. Dzięki za wszystkie łapy w górę, komentarze. Proponujcie, co możemy sobie tu jeszcze zrobić. Za chwilę zobaczcie jeszcze prezentację samochodu wokoło w garażu, albo tu na zewnątrz nawet. I widzimy się już w następnym... Cześć!